Wyjątkowo tajemnicza historia. Cześć, Pokojo. Cześć. O, co trzymasz w rękach? Aparat. Aha. O, piękne zdjęcie. Wspaniale. Co jeszcze możesz sfotografować swoim aparatem? No. Musi być coś jeszcze, czemu warto zrobić zdjęcie. A, jednak coś znalazłeś. Czy ktoś z was wie, co Pokojo ma zamiar sfotografować? Jabłko! To jest jabłko! Zgadza się. To jabłko. Powinno bardzo ładnie wyjść na zdjęciu. Jabłko! Aparat? Rzeczywiście, twój aparat gdzieś zniknął. Ciekawe, co się z nim stało. Pokojo, zobacz. Na tym zdjęciu jest różowy ślad nogi. Wydaje mi się, że ten ktoś, kto wziął aparat, zostawił nam wskazówkę. Może po prostu się nim bawi? Musimy zgadnąć, kto zrobił to zdjęcie. Ten ktoś musi mieć twój aparat. Kto ma różowe nogi? Lula! Lula jest tutaj. Cześć, Lula. Lula, dobry piesek. I co, Pokojo? Czy łapa Luli wygląda tak samo? Jak ci się wydaje? Czy to ta sama noga? Nie. Nie, ja też tak uważam. Prawdziwa zagadka. Pokojo, łap, to kolejne zdjęcie. O, no proszę, to coraz bardziej tajemnicze. Koła. Tak, to rzeczywiście koła, ale ciekawe, kto... Pato. Dobrze myślisz, Pato jeździ na desce. Jak ci się zdaje, są takie same? A co wy uważacie? Czy waszym zdaniem są takie same jak na zdjęciu? No? Nie, są inne. No tak. A więc wiemy, że ani Lula nie wzięła aparatu, ani Pato. Tak jest. Przypominam sobie, że gdzieś już widziałem taki plecak. Dokładnie taki sam. Pokojo, czy ty pamiętasz, kto nosi taki błękitny plecak?
Pokoju, nie poddawaj się. Może jeśli jeszcze raz przyjrzymy się zdjęciom, rozwiążemy zagadkę. Zastanówmy się. Różowa noga, hulajnoga i błękitny plecak. Kto z naszych znajomych ma różowe nogi, jeździ na hulajnodze i ma niebieski plecak? Kto pomoże Pokoju? Jak myślicie, kto z jego przyjaciół wziął aparat? Tak, Pokoju, wydaje mi się, że masz rację. Eli zostawiła nam te wskazówki i to ona wzięła aparat. Poszukamy jej? Eli! Brawo, odgadłeś, kto wziął aparat. Brawo, świetnie. O, daj spokój, Eli chciała się tylko z tobą pobawić. Zrobisz zdjęcie wszystkich razem? To bardzo dobry pomysł. Uśmiech, proszę. No i co za zdjęcie. Pa, pa, do zobaczenia wkrótce. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa.